Miał być to ostatni odcinek kariery Manchester United, ale plany uległy zmiany. Będzie na pewno jeden odcinek dzisiaj. Zobaczcie ćwierćfinał Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Mecz, w którym będziemy celebrować mistrzostwo. Bo jak wiadomo, zdobędziemy je, zdobyliśmy je, ale trzeba rozegrać mecz, który będziemy celebrować. No i mecz o półfinał, FA Cup z Chelsea. Rozpoczyna pierwsze spotkanie z Atletico Madryt. Gramy na ich stadionie. Pierwsza dobra sytuacja, ale niestety Pulisic nie dał rady. Myślę, że może jutro pojawi się odcinek. Cztery mecze będą do rozegrania, jeśli mi się uda oczywiście awansować w półfinał Ligi Mistrzów do finału. To będą cztery, bo będzie jeszcze finał FA Cup. Tutaj niestety przegrywam po bramce Kevina Gameiro i muszę wam powiedzieć, że to nie był mecz w wykonaniu najlepszym Manchester United. To chyba był najsłabszy mecz do tej pory w tym karierze, w moim wykonaniu. Atletico grało bardzo dobrze, miało swoje sytuacje, ja też się stwarzałem, ale to Atletico miało lepsze. Kolejnych akcja Gamero świetnie do Koke, no i znowu mieliśmy szczęście tym razem. Tym razem było szczęście, bo wcześniej była bramka. Tutaj jedyna, co tak naprawdę świetna sytuacja, Marcus Rashford piekł w pole karne, ale Jan Oblak broni, no i przegrywamy to spotkanie sensacyjnie 1 do 0. No i przed rewanżem na Old Trafford jesteśmy w gorszej sytuacji, bo niszczyliśmy gole na wyjeździe, a jak wiemy, gole na wyjeździe są bardzo ważne. No i gramy mecz z West Bromem. Mecz, po którym mamy sobie to mistrzostwo zaklepać. Pogba strzela bramkę na 1 do 0 i już prowadzimy. No Pogba oczywiście w karierze zajebisty, ale w rzeczywistości gra padakę. Ale myślę, że już od następnego tygodnia będę miał kamerkę i może będę vlogi nagrywał Premier League, bo ja się pasjonuję Premier League. Zobaczymy, czy coś mam mądrego do pogadania o tych pierwszych dwóch kolejkach. No i trzeciej, która będzie w weekend, ale mnie nie będzie. Znowu wyjeżdżam, urlop, tu piękne podanie do Torreiry i mamy 3 do 0. No więc mecz z Bromem to był mecz, w którym zapewniliśmy sobie mistrzostwo. Tutaj będziemy mieli celebrację, no i nadal możemy być jedyną, możemy być drugą drużyną w erze Premier League, a trzecią w historii Anglii, która zakończy sezon w najwyższej klasie rozrywkowej bez porażki. Pierwszym był Preston North End, bardzo dawno temu, nie pamiętam dokładnie roku, potem Arsenal, no i mamy szansę, żebyśmy my to byli. Mamy jeszcze szansę na potrójną koronę, na pobicie rekordu punktów, na pobicie rekordu bramek. Jakbyśmy liczyli rekordy City, to ciekawe, czy by mi się udało, ale już po tym meczu na pewno nie będę grał w sezonie w lidze, bo to nie ma sensu, będę symulował. Szkoda, że się dałem pogłę na kapitana, że on by celebrował ten tytuł. Mogę dać Davida De Gea. No, ja mam mieszane uczucia do Pogby, więc no tak można powiedzieć. Więc może jak będę nagrywał vlogi, będą one dobrze oglądalne, będziecie mieli ochotę patrzeć na moją brzydką gębę i moje wypociny dziwnej treści na temat Premier League. To może poruszę temat Paula Pogby. Dlaczego jest nawet tak irytujący od czasu pierwszego jego odejścia z Manchestera? Tu mamy oczywiście celebrację, w końcu jej nie ominąłem. Kibice Manchester United szaleją na trybunach, a piłkarze oczywiście szaleją na... Jezu, jak to się nazywało? Nie wiem, ale chisty. No szaleją po prostu na płycie głównej boiska. Tu jeszcze kolejny zawodnik meczu. To chyba Bailey podnosi. A to Pogba nadal. Sorry, ciągnąłem okulary i nie widziałem. Był czarny, to myślałem, że Bailey może już. Celebracja. Kibice szaleją. Piłkarze się cieszą z tego tytułu. Tytuł powraca do Manchesteru po tylu latach. No. Coś pięknego. W rzeczywistości w tym sezonie na pewno tego nie użyjemy, bo moim zdaniem to Manchester City jest głównym faworytem do mistrzostwa. Tam się wymienia Liverpool, ale no City to jednak... Myślę, że Liverpool ma szansę naprawdę sprawić problemy z City w dwóch meczach, które będą grali, a myślę, że jednak Liverpool będzie częściej gubił punkty niż Manchester City, ale zobaczymy. Tutaj zwycięzcy Premier League Manchester United, chociaż w FIFA można się nacieszyć pięknym widokiem, że tytuł wraca tam, gdzie jest jego miejsce tak naprawdę, na Old Trafford. To jest jego miejsce w Anglii. Nigdzie, nie na Etihad, nie na Anfield, nie na Emirates, nie na Stamford Bridge, tylko na Old Trafford. No i gramy rewanżowe spotkanie Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Musiałem od początku mocno zaatakować, no i to właśnie mi się udało. Tutaj podanie do Rashforda, który zagrał w pierwszej minucie za Lukaku. No i od razu Marcus strzela bramkę, 1 do 0. Cisnęliśmy dalej, Munier do Rashforda, ten do Pogby, Paul Pogba. Pogba schodzi do środka, strzela kapitalnie obok bramki. Niestety nie ma bramki. Idziemy z kątą, to jest świetnie, się urwał Christian Pavon. Christian Pavon, czy Argentyńczyk wyprowadzi Czerwone Diabły na prowadzenie? Tak jest! Christian Pavon,
2 do 0, prowadzi z Atletico Madryt i jesteśmy w tym momencie w półfinale Ligi Mistrzów. Atletico oczywiście potrzebowało jednej bramki, żeby awansować w tym momencie. Była szansa, ale dobry strzał Gameiro broni De Gea, ale to jeszcze nie koniec sytuacji. Rzut rożny wykonany przez Koke. Jak to wiemy, w szatni Atletico jest wesoło, bo mają Koke. Tutaj fatalne wybicie, trochę zamieszania, Jimenez w polu karnym, ale De Gea broni. No w tym meczu Dawid musiał stać na najwyższym poziomie. Tutaj Pogba świetnie się przeda w pole karne. Paul Pogba, co za sztuczka, ale fatalny pudło z tak bliskiej odległości. To już mógł być gwóźdź do trumny. No i Atletico. I chyba najlepsza akcja w tym meczu. Gameiro, strzał. Nie, to nie ta akcja. Myślałem, że to ta. Ja to jestem. 64 minuta, więc spokojnie. Właśnie idzie Atletico, Correira, no i Perotti strzela, słupek. Na szczęście Godi był naspalony, jakby to trafił, ale Perotti nie trafia. No i jesteśmy w półfinale Ligi Mistrzów. Półfinały mecz FA Cup z Chelsea. Rozpoczynamy fatalnie. Błąd Lindelowa, strzał Williama. Niestety 1-0 dla ekipy D+. Ale chciałem bardzo szybko przyznać, zawodnicy Manchesteru bardzo chcą potrójne korony w tym sezonie. Mieli dość Mourinho, przyszedłem ja. I szybka akcja od środka, Munie, Milinkovic Savic, podaje do Matića, Matić biegnie, dużo miejsca ma Serb, Matić strzela, ale Thibaut Courtois, który tak naprawdę w rzeczywistości broni w Realu Madryt, ta nie kolejce oczywiście broni na was, broni to uderzenie. Odbieramy piłkę w środku pola, świetne podanie Pogby do Lukaku, Romelu Lukaku, obrona Chelsea zaspała, a Beck bezlitośnie to wykorzystał, 1-1 Romelu Lukaku, Rudiger. No i ta bramka taka dziwna, 2-1, niestety Marcos Alonso strzela. Nie przegrywamy to spotkanie. Isco, Pogba do Lukaku, ten do Martiala, a Tony Martial 2-2. No i jest remis i od tego momentu było już tylko dominacja jednego zespołu, oczywiście Manchester United, tu Munier łatwo nabiera Kehila, podaje do środka. No i Romelu po raz kolejny pakuje piłkę do siatki, kolejna akcja. Azpilicueta, Pulisic odbiera mu piłkę, jednak nie, jeszcze nadal walczy, Amerykanin odbiera, Pulisic w polu karnym, Christian, tu świetny zwód, podaje do Isco, 2-4, no i ostatnia akcja w tym meczu, Isco, Lukaku do Pulisicza, ale znowu nieudanie, ale Pulisic znowu odbiera piłkę, no Amerykanin się bardzo się starał, Pulisic, Torreira, Lukaku, Isco, 2-5, jesteśmy w finale FA Cup, gdzie zagramy z Wolverhamptonem, jak dobrze pamiętam. Isco się cieszy, raduje, dwie brameczki, no dam pograć po, no i się udało, brawo dla hiszpańskiego rozgrywającego. No i wygrywamy 2-5 i no, jesteśmy w kolejnej rundzie, znaczy nie finałowej, to już praktycznie koniec odcinka, parę symulacji, kolejna kolejka Premier League Mets, Bournemouth, czy będzie The Invisible. 2-0 wygrywamy, ciężkim jest Arsenal, no tu się bałem, że jednak przegramy i nici. Sezon bez porażki, ale niestety, na szczęście wygrywamy, niestety 1-0. No i powoli żegnamy się, półfinale Ligi Mistrzów gramy z Tottenhamem. Niesamowite, Tottenham w półfinale Ligi Mistrzów. A ja powiem wam tyle, że jeśli wam to się spodobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, jakieś suby nowe, a sobie też przybywają, fajnie tak, aktywnie, no nad jeden sub dziennie, ale to jest spoko. Tutaj oferty odwołane, co mnie to obchodzi. Trochę już pociągnąłem ten odcinek do końca. Tak, chcą odejść, nie chcą, odchodzą. Następny sezon i tak nie będzie grany. Może z Andencją będę live robił, ale to muszę zobaczyć. Może jutro, może mi się uda, ale nie wiem, nie obiecuję. I Real gra z Borussią. A w lidze, jak to widzę, dwie kolejki do końca, szanse na 102 punkty. Może się uda i to tyle. Arsenal spadnie z ligi. Haha, dziękuję, na razie.